Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Dararegor, a to co oglądacie jest to Danganronpa. No i moi drodzy, powracamy do tego cudownego świata, czy cudownego, no właśnie, tu można się oczywiście kłócić. No ale powracamy oczywiście do naszej szkoły rozpaczy, moi drodzy. I mamy tutaj oczywiście wszystkich uczniów, którzy pozostali przy życiu. Moi drodzy, dwójka uczniów umarła, czyli moi drodzy, nasza faszjonistka, jak i nasza przyjaciółka, ale właśnie Kirigiri, coś chce nam powiedzieć, chwila. Zanim zaczniemy śledztwo, czy nie mamy jeszcze jakoś tematu, o którym możemy porozmawiać? Och, racja. Aha, czyli musimy jeszcze z tobą pogadać, tak? Zanim zaczniemy dochodzenie w sprawie zabójstwa Sayaki, no właśnie moi drodzy, Sayaka umarła, co jest wielkim smutkiem. Musimy zdecydować, co zostanie na scenie zbrodni. Co masz na myśli? Chcesz postawić kogoś na warcie, żeby nikt nie mógł przeszkadzać w śledztwie, mam rację? Weźcie pod uwagę, że morderca mógł pozbyć się dowodów zbrodni, wszakże to naprawdę proste. Dam radę, nawet jeśli morderca się czegoś pozbył. I tak nie lubię myśleć, więc brak dowodów mi nie przeszkadza. Po prostu chcę się dowiedzieć, który chuj zabił tę dziewczynę. No mam nadzieję, że trochę sumienie cię ruszy, znaczy sumienie. Normalne myślenie, takie wiecie, poczucie obowiązku i dokopię tamtym gościowi. Okej, możemy dać Mondo dostęp do sceny zbrodni. Cóż, nie możemy go zostawić samego. Co kurwa, a to niby dlaczego? Naprawdę muszę ci to tłumaczyć? To chyba oczywiste. Jeśli to ty ją zabiłeś, to co byś zrobił? Zgłaszając się na wartę, może spokojnie pozbyć się wszystkich dowodów. Że niby co? Pierdol się! Mogę dołączyć do warty. To powinno rozwiązać wasz problem. Dwóch mięśniaków. Tak naprawdę mięśniak i mięśniaczka? Tak to odmianę można powiedzieć? Tryb kop z takimi siłaczami jak wy. Wasze staty sięgają zenitu. Jesteście totalnie OP! Gamingowe gadanie. Ja i Modo nie będziemy w stanie pomóc podczas śledztwa. Mam nadzieję, że dacie sobie radę bez nas. Nadal przechodzą przeze mnie ciarki, ale spróbuję. Okej, czyli mogę już iść, czy nie? Okej, czyli jeszcze musimy o czymś pogadać, tak? No weź stary, wypuść mnie stąd, proszę. On już panikuje, czyli doszedł do wniosku, że jednak to, co się dzieje, jest prawdziwe. Musimy odkryć, kto zabił Sayaka. Jeśli nie damy rady, wszyscy tutaj zginą. Okej, czy z każdym pogadać, o? Nie wiem, co o tym myśleć, ale nie mam innego wyboru. Musimy odkryć, kto to mógł zrobić. W przeciwnym razie wszyscy umrzemy. No dobra, ale styl co ja mam zrobić, bo trochę nie kumam. Może ty, rozsądku moralny, coś powiesz mi. Jeśli dowiemy się, kto to zrobił, tylko jedna osoba umrze. Jednak nasz wybór będzie niewłaściwy. Reszta niewinnych stanie twarzą w twarz z egzekucją. To właśnie mówi ta śmieszna zasada, prawda? Co za kłopota? No okej. Nie rozumiem, czemu każesz nam ciągle gadać. Oczywiście ona jest martwa, to już sprawdzaliśmy. Dobra, pogadamy po prostu z każdą osobą i tyle. W końcu to zauważyliście. Że niby co zauważyliśmy? Przeczytałem plik Monokumy, który otrzymaliśmy. Treść tego dokumentu zauważyłam dość oczywistą informację, ale i ciekawą zarazem. Co masz na myśli? Czytając zawartość pliku, czego możemy się dowiedzieć? Gdzie umarła Sayaka? Parafrazując, dziewczę umarło w pokoju Makoto. No tak, no moje. O, ona ma rację. A więc mordercą jest... Czułem przeżywający wzrok na moim ciele. Poczekajcie, momencik, mylicie się. Zamieniłem się z nią pokojem tylko na jedną noc. Robiłem to, ponieważ Sayaka była przerażona. Uważasz, że powinniśmy uwierzyć w twoją bajeczkę? No, ty na pewno nie. Gadaj, jak było naprawdę. Wszyscy patrzyli na mnie. To było okropne uczucie. Przez chwilę nawet ja sam czułem się podejrzany. Strach ten przerodził się w ogromny stres. Czy naprawdę wszyscy uważają mnie za winnego? Skończyliśmy dyskutować? Powinniśmy rozpocząć śledztwo. Proponuję się rozdzielić. Musimy doszedł do sedna sprawy i dowiedzieć się, kto zabił Sayaka. Będziemy zbierać wskazówki, które pomogą nam skonstruować argumenty pozwalające podjąć ostateczną decyzję. Jeśli się pomylimy, cóż, chyba nie muszę tego powtarzać. Dokładnie. Nie musisz. No miejmy nadzieję, że dobrze wybierzemy. Życzę wszystkim szczęścia. Kajako w pośpiechu opuściła salę gimnastyczną. Ja również pójdę.
zanim to do nas dotarło, Bajakuya poszedł w ślady Kayoko i wyszedł z sali gimnastycznej. Jestem na warcie, co nie powinienem być na scenie zbrodni. Och, masz rację, Mondo. Chcę wam tylko coś powiedzieć. Jeśli ten sukinsyn, który zabił Sayaka, jest w pomieszczeniu i myśli o zniszczeniu dowodów, to ich lepiej tego nie robię. Odkryję prawdę i w dupie mam tę rozprawę. Rozpierdolę łeb temu, który to zrobi. Załatwię całą sprawę z głowy będzie. Mówię poważnie, rozjebię go. Mając na uwadze słowa Mondo, obserwowałem jak wychodzi razem z Sakurą. Ale wiecie, że nie jesteście detektywami? Zamierzamy tak po prostu zrobić śledztwo? Co mam zrobić na początku? Tak, naprawdę, to nie musimy robić żadnego śledztwa. Wiadomo, kto zabił Sayaka. No tak, najlepiej mnie obwinić. Dzięki, wiesz co? Co sugerujesz? Ty ją zabiłeś. Przecież powiedziałam, że to nie byłem ja. Nie zbliżaj się do mnie, teraz chcę zabić mnie. Jak ona zarąbiście wygląda. Chyba jednak podejmę się śledztwa. Nie jesteśmy jeszcze do końca pewni, czy Makoto jest winny. To prawda, możemy nawet zacząć śledztwo tylko po to, żeby się nie nudzić. To jest jakiś plan. Nawet gdybym chciała pomóc, to nie jestem w stanie. Chwila, dlaczego nie? Nienawidzę widoku krwi. A stoisz tutaj, obok ciebie dziewczyna krwawi. Wystarczy, że raz na nie spojrzę i mdleję. Dobra, nieważne, i tak wątpię, że ktoś chciałby twojej pomocy. Czekaj, nie idź jeszcze, musisz mnie wysłuchać. Nikt mnie nie chciał słuchać. Wszyscy wyszli z sali gimnastycznej. Nic dziwnego, kurczę, jesteśmy oczywiście najbardziej winnym. Każdy by przekonał, że to ja zabiłem Sayakę. Co się wszyscy na mnie zagłosują? Co się wtedy stanie? Oczywiście wiem, jak dorwać złoczyńcę chyba. Jeśli wybiorą złą osobę. Dlaczego wszyscy podejrzewają akurat mnie? Muszę co z tym zrobić. W każdym razie wszyscy... Execution is... Execution. Execution. No tak, wszyscy umrzemy. Nie mogę na to pozwolić, Monokuma nie może z nami wygrać. Wystarczy, że dowiem się, kto zabił Sayakę. Zaczynamy, moi drodzy. Mamy śledztwo oczywiście, więc zaczynamy. Wpierw powinienem przejść plik Monokumy, który zostaliśmy przed chwilą. Właśnie to chciałem zrobić, wiesz? Ofiarą jest Sayaka Mizuki. Czas zgonu szacuje się na około 1:30 w nocy. Okej, okay, ciało zostało, czyli ktoś podróżował w nocy, czyli kto złamał zasady. Ja o dziwnie nie wiem, czemu sądzę, że to jest Monokuma tak naprawdę. Ciało zostało znalezione w pokoju Makoto w akademiku. Wszystko to wskazuje na to, że morderstwo miało miejsce w łazience. Potem śmierci było dźgnięcie nożem w brzuch, czyli ktoś miał dostęp do noża. Na prawym nadgarstku ofiary widać śladowe ilości obrażeń. Nadgarstek ten uległ złamaniu. Nie ma innego wyboru, muszę dowiedzieć się, kto zabił Sayakę. Muszę odkryć prawdę. Czy ktoś tu musiał być silny? Muszę to zrobić, aby wszyscy przeżyli. Oraz do samej Sayaki. Muszę odkryć, kto jest mordercą! Dobrze. Został dodany do naboju prawdy w moim handbooku. Dobra, oczywiście pamiętajmy, że był miecz w naszym pokoju, który farbował ręce, więc miejmy nadzieję, że może ktoś ma to, wiecie, ślady tego. Mamy naboje prawdy, sprawdzamy. Mamy tylko plik Monokumy. Powodem śmierci jest zgięcie nożem w brzuch, jej prawne gesty wygląda złamane. Spoczko. Mamy tutaj parę osób. Oczywiście zaczniemy od naszej programistki, może coś wie. Nie chcesz mi pomóc w śledztwie Chihiro? Nie chcę zostawić ją tylko sami. Przykro mi z jej powodu. Muszę z nią zostać. Okej, okay. Dobra. Tamtego nawet się nie pytam. Bo przecież z sali gimnastycznej oczywiście idziemy stąd. Pierwsze miejsce, które musimy odwiedzić, to jest... Ja nikogo nie będzie. Oczywiście. Pierwsze miejsce odwiedzamy oczywiście swój pokój w akademiku. Czy ja znowu... Tak, wszedłem do sali gimnastycznej zamiast wyjść. Stąd też musimy oczywiście jeszcze raz wyjść. Idziemy do... na sam początku powinien udać się na scenę zbrojną, czyli do mojego pokoju. Nie dokonamy żadnego postępu bez śledztwa. Pamiętajmy, że nasz pokój, łazienka jest otwierana, że do góry trzeba ją podnieść. Czyli ktoś to musiał wiedzieć. Udałem się do mojego pokoju, w którym nadal leżało ciało Sayaki. Powinien obejrzeć swój pokój. Może odkryję coś nowego. Ja bym tutaj wszystko przejrzał. Czyli zacznijmy tak, od miecza. To jest replika miecza, którą przyniosłem tutaj do samoobrony. Czy to oznacza, że ktoś jej użył do ataku? W dodatku... Ktoś ją wyjął z pochwy. Pierwszy raz widzę ostrze tej katany. Tak jak się spodziewałem, również jest pokryte złotem. Poza tym...
Widać, że rękojeści zeszło trochę złota. Właśnie, czyli ktoś będzie miał odznaki tego. Tak, na rękojeści brakuje złota. Pamiętam, jak warstwa złota przykleiła się do dłoni, nawet jeśli dodałem ją bardzo lekko. Replika miecza została dodana do naboi prawdy w twoim handbooku. To jest bardzo ważna rzecz, którą oczywiście zauważyliśmy. Mamy tutaj kolejny, czyli kluczek oczywiście. Do mojego pokoju. Na podłodze leży klucz, a na brylsku widać, że nie jest moje nazwisko. To musi być do mojego pokoju. Ile dobrze pamiętam. Ach, no dobrze, wymienimy się kluczami. Kiedy zamieniliśmy się pokojami, zrobiliśmy to samo z kluczami, więc jaka miała przy sobie klucz przez ten cały czas? Chwila, skoro to prawda, to jakim cudem morderca dostał się do pokoju? Albo był wcześniej, albo jest inny sposób na dostanie się do pokoju. Seka zapomniała zablokować drzwi? Nie, to niemożliwe. To samo toczy się ciebie, Seka, nieważne kto będzie, nie otwieraj nikomu drzwi. Czyli ktoś się mógł podać za nas. Czyli to już jest głębsza intryga. Nawet jeśli będę pewna, że to psut nie otworzy drzwi. W przeciwnym razie, jaki jest sens zamiany pokoju? Po tych słowach nie ma opcji, żeby zapomniała zamknąć drzwi. No to prawda, więc... Może puściła gdzieś klucz i go zabrała? Nie, to również nie ma sensu. Seka siedziała już w pokoju, kiedy mieliśmy się kluczami. Bała się więc, na pewno wyszła na korytarz, przez to nie mogła zgubić klucza. Więc jak morderca dostał się do środka? Musiał tu być wcześniej. Zamiana pokoju została dodana do naboi prawdy. To nie przejdzie. Ale dalej, kontynuujmy. Łóżko jest podarte, to jest warto wiedzieć. Na łóżku widać zadrapania, zupełnie jakby ktoś na nim walczył. Co to się stało do jasnej ciasnej? Oczywiście ślady zobaczymy. Na podłodze, ścianach i łóżku widać ślady zadrapań. Czy mordercza walczył z Seką? To jest możliwe. Wygląda to, że w moim pokoju doszło do sprzeczki między mordercą a ofiarą. Kurza twarz, byłem w pokoju, bo gdybym tylko coś usłyszał, była mowa, że nic się słyszy, więc... To jest niemożliwe. Słucham? Zapomniałem, wszystko pokoju uczniów są dźwiękoszczelne. Więc nawet gdyby w pokoju obok wybuchła bomba, nie mogę, żebyś to usłyszał. To prawdopodobnie kolejne zagranie Monokumy, pokoje, w których nie wydostaje się krzyk ofiary. Dodane, naboje, ślady walki zostały nadane. Oczywiście... Replika miecza, którą przyniosłem tutaj do samoobrony, to znaczy, że ktoś użył ją do ataku, wyjęty został. Na pochwie widać ślady zadrapania, ktoś musiał to zrobić jakimś ostrym narzędziem. Okej. Okay. Jakim cudem pochwa została uszkodzona w pierwszej kolejności? Najpierw Sayaka walczyła samym tym, nawet jeśli ktoś użył katany do ataku, nie miał sensu, aby pochwa została uszkodzona. Gdybyś miał kogoś zaatakować mieczem, najpierw byś musiał wyciągnąć go z pochwy. Ktoś walczył katalą w pochwie? Dodatkowy ciężar raczej nie pomaga w walce. Jeśli się chce ogłuszyć, jak najbardziej. Dlaczego w pochwie są na pochwie są zadrapania? Okej. Okay. Kolejna rzecz dodana. To nam dużo nie pomoże, ale użyjemy tego po prostu. Wagi do czyszczenia wydaje się zużyty! O proszę! Czy Seka użyła wyciszyć mój brudny pokój? Sakura nie chce. To mogę jeszcze użyć. Jest wyjęty i tyle. Tutaj wisiała złota katana, bla bla bla. Czy coś tu zostało schowane? Nie widać ani śladów? Okej, to ma sens. Dobra, czyli to było po prostu nieużywane. Ej, gościu, Mondo, przestań kurwa grzebać w gównianym zestawie narzędzi. Mamy zrobić śledztwo, nie urządzać własny pokój. Czy też nie użyłeś swojego zestawu? Nie tylko ja, z tego co wiem, nikt ich nie użył. Mój pokój chuja używa takiego gówna. No, wiesz co, może się przydać. Rozmawialiśmy o tym wczoraj. Nikt ich nie używał, bo po co? Bo zużyteczne gówno, które nie jest do niczego potrzebne. Mi już się przyda, bo pokój mi jest... Narzędzie zostały dodane do twojej nowej prawdy, ha, czyli... Nie wiem, czemu się o to przyczepiłeś tak naprawdę. Wiecie co? Ja... Tutaj są ślady na ścianie, to może mieć znaczenie. Na podłodze ścian i łóżku widać ślady zadrapań. Czy mordersa walczył z Sayaką? Walczył, było to już mowa. Wygląda to, że w moim pokoju doszło do sprzeczki między mordercą a ofiarą. Zapomniałem, wszystkie pokoje uczniów są dźwiękoszczelne. Okej, to już mówiła. Ja bym poszedł dalej. Gdybyś mnie wpuściła, co? Pierwszy muszę rozejrzeć się w tym miejscu, potem zajmę się resztą pomieszczeń. Okej, czyli mogę porozmawiać z innymi osobami. Hej Kyoko, co ty mi powiesz? Przeszeptałem jej imię, gdy była zajęta śledztwem. Nawet na mnie nie spojrzała. Kascenka, co robisz? Czy to nieoczywiste? Nie zupełnie. Przeszukuję. Przeszukujesz?
Kyoko przykryła dokładnie każdy centymetr mojego pokoju. Zgubiłaś soczewkę czy coś? Nie mam pojęcia, co ona robi, ale wydaje się koncentruje na tym dość mocno. Ona wie, co robi. Kilka sekund później podniosła się i zapytała. Lubisz mieć wyczyszczony pokój? W sumie to lubię, ale wątpię, że ten pokój był wyczyszczony, a co? Kiwając przy tym głową, obejrzała jeszcze raz mój pokój. Interesujące. Sayaka mogła wyczyścić. Co w tym niby interesującego? Po prostu zobaczyłam coś niezwykłego, jeśli chodzi o twój pokój, mianowicie... Niezwykłego, co masz na myśli? Przyjąłem podłogę w twoim pokoju od kąta do kąta i nie mogłam znaleźć ani jednego włosa. Czyżby morderca wyczyścił to pomieszczenie całkowicie? Naprawdę? A innego włosa Sayaki albo twojego, mimo że to twój pokój. Przypomnę sobie coś, kiedy o tym wspomniałaś. Ktoś użył wałka do czyszczenia i to nie byłem ja. Czy to możliwe, że użył go morderca? Interesujące. W twoim pokoju nie leży ani jeden włos i ktoś używał wałka do ubrań bez twojej wiedzy. Innym słowy, ktoś inny niż ty sam wszedł do twojego pokoju i go posprzątał. Morderca, tylko pytanie, kurczę, kiedy? To była Sayaka, czy może morderca? Tego jeszcze nie wiem. Okej, czyli porządek pokoju Makoto został dodany do naboi, czyli zostało połączone rzeczy. Czy ja mogę z tobą pogadać? Wiesz, ogarnąłem coś podczas warty. Ten zasrany morderca mógł pozbyć się niektórych dowodów. W akademiku jest spokój na śmieci! Wystarczy włączyć piec i możesz cokolwiek do niego wjebać. Bardzo ważna informacja. Tak jest, jest taka możliwość. Ten skurwysyn. Każdy, kto podniósł rękę na kobietę, jest nic nie wartym śmieciem. Ale fajne, on ma kurczę takie... wartości. O, tego słowa mi brakowało. Ma bardzo dobre wartości, mimo że jest, no, liderem gangu. Który zasługuje na śmierć, tego nauczył mnie Braidak, że braciszek. Jeśli w końcu znajdziemy tę kurwę, będę pierwszą osobą, która wybije jej wszystkie zęby. Ale co jeśli zruja to dziewczyna? Poker face. Nie ma takiej kurwa opcji. To już jest problem, co? Okej, okay, czyli jest jeszcze inne miejsce. Czy mogę jeszcze z tobą? Sukar, czy ty uważasz, że jestem winny? Staram się nie stosować do zwykłych założeń, nie można tak po prostu powiedzieć, czy to zrobisz, czy nie. Jakokolwiek decyzję podaje mi reszta, ja pójdę za nimi. Okej, okay, czyli podążasz za innymi, po prostu nie decydujesz sama, rozumiem. Czy mogę już udać się tam, gdzie chcę się udać, czy nie? Łazienka, po drugiej stronie drzwi. Nie mogę się pozbyć tego obrazu z mojej głowy. Weź się w garść, Makoto, proszę. Zacisnąłem dłonie w pięści i niepewnym krokiem wszedłem do łazienki. Jest ona tutaj dalej. Jest ten nóż, mimo złamany nadgarstek. To o tym trzeba pamiętać oczywiście. Imię nas spowodowała, że ból, jaki poczułem w klatce piersiowej, jedynie się zwiększył. Straciłem ją na zawsze. Sayaka. Ból głowy, nudności oraz łzy. Wszystko pojawiło się w tym samym momencie. Nie mogę teraz zemdleć. Dlaczego? Dlaczego akurat ona musiała umrzeć? To jest dobre pytanie. Muszę odkryć prawdę. Muszę się wszystkiego dowiedzieć. Nie podam się, nieważne co się stanie, co stanie na mojej drodze, będę czuł wsparcie od Sayaki. Czy, okej, okay, mamy opcję. Dobra, musimy się tu dokładnie rozejrzeć. Mianowicie tak, czy to było używane w ogóle w jakimś stopniu? Woda w próżni przestaje działać razem z początkiem ciszy nocnej. Okej, okay, dalej. Są dwie rzeczy, mianowicie krew. Spojrzałem na ściany za ciałem Sayaki, zobaczyłem na niej coś dziwnego. Co to jest? To jest napis. 11037? Dobrze to rozumiem? Na ścianie została napisana liczba, właśnie, do zapisu, że to krwi. Czy to napisała Sayaka? Sama w sobie ona. Na początku nie chciałem tego robić, ale muszę obejrzeć ciało Sayaki. Wyjąłem plik Monokumy, żeby jeszcze raz sprawdzić, co wiadomo o jej ciele. Została odcięta w brzuch jakimś ostrym narzędziem, nożem kuchennym. Czyli z kuchni zginął nóż. Warto, trzeba się dowiedzieć, kto brał takie rzeczy. Przez narzędzie leży teraz martwa. Cokolwiek to jest, ktoś musiał skądś to zabrać, tak? Później się temu przyjrzę. Przy wiadomości o śmiertelnym ciosie Sayaki wiadomo coś na temat złamanego nadgarstka. Jest, czyli dostała ona... Czyli najpierw ona dostała oczywiście tym mieczem złotym i dlatego jest poplamiona złoto i jest złamany, no bo ten nóż jest tępy. Znaczy, katano. Prawy nadgarstek wygląda spuchnięty, zakrwawiony, oprócz czego widać na nim coś błyszczącego.
W miejscu, gdzie jest opuchlizna, widać również błyszczący proszek, jeśli się nie mylę, zaczyna mnie to niepokoić. Kolejna rzecz, która jest niepokojąca, to... Na palcu wskazującym lewym widać krew. Czyli ona napisała te cyferki. Nie licząc tej pramy krwi na palcu, jej dłonie są całkowicie czyste. Dlaczego akurat palec jest we krwi? Nadgasy Sayaki został dodany do mojej prawdy. Okej. Okay. Dźgnięcie w brzuch było śmiertelnym ciosem. Czyli to, co się stało, stało się w jej nadgarstce, musiało się stać wcześniej. Czyli podczas walki w tamtym pokoju. Znaczy, jak Sayaka miała złamać się nadgarstek, skoro już nie żyła. Sądzę, że logicznym założeniem jest sytuacja, w której Sayaka złamała nadgarstek przed swoją śmiercią. Morderca zaatakował Sayakę w moim pokoju, łamiąc jej przed nadgarstek, a następnie uwięził ją w łazience. Gdzie zadał śmiertelny cios? Tylko 11037. To jest bardzo ważna cyferka, którą musimy się dowiedzieć. Opuścić łazienkę? Tak. 11037. Wygląda na to, że w końcu znalazłeś, prawda, Makoto? No niestety. Cyfra napisana krwią wygląda mi jak pośmiertna wiadomość. Cyfra napisana krwią. Nie, wcześniej nie widziałem czegoś takiego. To chyba naprawdę jej ostatnia wiadomość. Wygląda na to, że w nią włożyła całe swoje życie. Często mówisz jak niedoceniany poeta? Serio, tak się mój protagonista wyraża? Moim zdaniem nie, ale okej. Okay. Może wiesz, co oznacza ta liczba? 11037, nie mam pojęcia, co to może znaczyć. Sposób, w jaki napisała, wygląda, jakby chciała zasłonić tę wiadomość swoim ciałem. Jeśli napisała tę wiadomość w pozycji, w której została zabita, to znaczy, że napisała tę wiadomość opierając się o ścianę. Gdybyś napisał coś w takiej pozycji, co byś zrobił? Co bym zrobił? Pomyśl sam. Nie chcesz mi powiedzieć? Musisz to odkryć samodzielnie. W przeciwnym razie sprawa zostanie nierozwiązana, a ty nie odkryjesz prawdy. Nie mam pojęcia, o co jej chodzi, wiem tylko, że nic mi nie powie. Pośmiertna wiadomość została dodana. Trochę jakby Kayoko wiedziała, co oznacza tę wiadomość. Ja szczerze nie mam pojęcia. No i chyba wiem, do kogo powinienem się zwrócić. Skoro mowa o nieznanych mi ciągu liczb, to może ostateczna programistka mnie w tym pomoże. Jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałem z tobą poruszyć. Wiesz może, jak drzwi do twojej łazienki zostały zniszczone? One już takie były zniszczone. Bo masz na myśli, że się zacinają? Zacinają? No właśnie, ona tego nie wie. Ja zgaduję, że tylko ja mam taki problem z drzwiami. Kiedy próbowałem dostać się do środka po raz pierwszy, myślałem, że są po prostu zablokowane. Jeśli nauczysz się pewnej sztuczki, drzwi staną dla ciebie otworem, jeśli się nauczysz. Framuga w drzwiach łazienki został dodany. Czyli drzwi nie do końca mieszczą się we framudze, tak? Nie, to jednak miałem na myśli. Chodzi mi o zepsutą klamkę. Okej. Czyli jest za dużo też powiedzieć. Klamkę? Nie zauważyłeś? Cóż, po prostu spróbuj zamknąć drzwi. Powinniśmy zrozumieć, co mam na myśli. Zrobię to, co chciała Kayoko, i zamknąłem drzwi. Klamka! Mogę teraz otworzyć? Co to jest? Klamka prawie odpadła. Czyli... Sayaka tam się zamknęła i napisała wiadomość wtedy. Co się z nią stało? Ktoś musiał użyć śrubokręta lub czegoś podobnego, żeby ją odkręcić. Mój zestaw jest nietknięty. Czyli szukamy zestawu, który został tknięty. Cokolwiek się z nim stało, oczywistym jest, że odkręcono ją celowo. Co ktoś zrobił to celowo? Dlaczego miałby robić coś takiego? Zgaduję, że morderca próbował dostać się do środka i w końcu udało mu się to zrobić. Ale drzwi do mojej łazienki nie mogą zostać zablokowane. Tylko łazienki dziewczyn mogą zostać zakluczone, co nie? Kayoko stała chwilę w ciszy, zagubiona w własnych myślach. Myślała, że są zamknięte, bo framuga nie pasuje. Nagle spojrzała prosto w moje oczy i założyła ręce na klatce piersiowej. Została jeszcze jedna rzecz. Wspomniałem wcześniej o tym, że drzwi do twojej łazienki się blokują, racja? Wiesz coś więcej na ten temat? Cóż, powiedziałem o tym Sayaka ostatniej nocy. Więc mówisz, że tylko ty i Sayaka widzieliście o tym? Ciekawe. Przeciwnik tego nie wiedział, dlatego chciał klamkę rozwalić najpierw, bo myślał, że są zamknięte. Na twarzy Kayoko pojawił się lekki uśmiech, prawie niewidoczny. Odnośnie wrażenie, że zaczyna się jej wszystko układać w głowie. Wszystko zaczyna się robić jasne. Co zaczyna się robić jasne? Nie rozumiem. Powiem ci o tym później, bywaj. Ona już wie coś. Ta mistrzka Kayoko nie dawała mi spokoju, zwłaszcza w momencie, kiedy wychodziła z mojego pokoju. Klamka do drzwi, do naboju prawdy, pęk, poszło. Nadal niczego nie rozumiem, ale to chyba koniec śledztwa, jeśli chodzi o mój pokój. Może powinien rozejrzeć się gdzieś indziej.
Właśnie, sprawdzimy skąd morderca mógł zdobyć narzędzie zbrodni. Muszę jeszcze obejrzeć nagranie Sayaki, skoro Sayaka nie żyje, nie mam innego wyboru jak obejrzeć ten film. Nie licząc tych rzeczy powinien się rozejrzeć po reszcie pokoju i porozmawiam z resztą. Może ktoś ma coś ciekawego do powiedzenia. Dobra, czyli na pewno stąd wychodzimy. To już mnie nie interesuje. Ważne rzeczy dla mnie. Idziemy do programistki. Number 1. Musimy poszukać narzędzi otwartych u kogoś z pokoju. Wiem, że Mokoto nie ma otwartego dziwo. Musimy się udać też do kuchni i do spalarni. Dużo rzeczy jest do ogarnięcia. Strasznie dużo rzeczy, wiecie. Zacznijmy może od... Jesteśmy najbliżej spalarni, może zacznijmy od spalarni. Czy coś tu jest? A, i filmik też trzeba obejrzeć. Okej, okay, jest tu fajnie pozamykane. Czyli... Zacznijmy od tego, co jest tutaj. Podłodze jest klapa, ratatatom, klamka nie drgnie. Dobrze! Dzięki za coś, ale wygląda to jak przyłączyć, ciekawe jestem, do czego służy. Dobrze! Dzięki za te rzeczy, ale dużo mi to nie pomoże. Czy mogę się tam dostać? Nie znam się, to muszę to zrobić za tą bramą. Do końca swojej drogi, podróżniku. Zawróć! Czemu? Coś ty kombinujesz. Pokój na śmieci to właśnie tutaj śmieci zostają odesłane do swojego nieba śmieci, cokolwiek to jest. Super opisane. A jak mogę otworzyć bramę? Okej, okay, czyli tylko osoba na dyżurze sprzątania może dostać się do środka. Dyżur sprzątania? Odmowa, zakaz wstępu, tylko osoba na dyżurze sprzątania może dostać się do środka. Kto pełni ten dyżur? Powtarza się? Ciągle się powtarza. Co za głupota, ale pójdę zapytać o Toro. Czyli dyżur sprzątania został dodany, czyli jeśli ktoś miał to zrobić, zniszczyć te rzeczy, to osoba, która ma dyżur sprzątania. Dobrze, warto wiedzieć. Dalszą opcją jest programistka. Was zostawiam, mam was szczerze mówiąc gdzieś. Do kuchni pójdziemy później. Chcę najpierw się zająć programistką. Bo nóż mógł wziąć każdy tak naprawdę. Więc to aż tak bardzo interesujące w żaden sposób nie jest. Moralny coś tam sieć tutaj. A tu jest sala gimnastyczna oczywiście. Zobaczmy, czy tu jest nadal programistka. Mam nadzieję, że jest, bo jest mi bardzo potrzebna. Bo nie mam pojęcia, co mogą znaczyć, nie wiem, data urodzenia wątpię, może wzrost, waga i takie rzeczy, bo zobacz, ty się znasz na liczbach. Hej, Hihiro, chciałem cię o co zapytać. Och, o co chodzi? Zanim Sayaka została zabita, zostawia po sobie wiadomość. Napisała liczbę 11037. Wiesz, co ta liczba może oznaczać? Może to jakiś kod? Wybacz, ale nic mi nie przychodzi do głowy. Hihiro powoli kiwnęła głową. Naprawdę nie mam zielonego pojęcia. No trudno. Okej, cóż, nie zwarta się tym, dzięki za próbę pomocy. Nawet jeśli ona nie wie, może coś ukrywa? Nie, wątpię. Nie podejrzewałbym ją o to. Dobra, czyli nie wie, czyli ona nie wie, co oznacza ta cyferka. 11037. 11. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Nagranie Sayaki. I need it. Potrzebuję nagrania Sayaki, byśmy obejrzeli. Zobaczylibyśmy, co ją tak strasznie zmartwiło też. Może pomóc, więc idziemy na pewno do Sayaki. Sayaka mieszka obok nas. Mokoto Sayaka jest tutaj, jako pierwsza. To na pewno mój pokój, ale na drzwiach wisi tabliczka z imieniem Sayaki. O proszę. Czyli zostały podmienione pokoje, moi drodzy. Czyli ktoś, kto poszedł, wiedział o zamianie i zamienił nasze pokoje. Dlatego też przeciwnik mógł myśleć, że drzwi są zamknięte. Okej. Okay. Albo to teraz się po prostu zamieniły. To jest pokój Sayaki, tak? Dlaczego na tabliczce jest napisane moje imię? Ta tabliczka została zamieniona z tabliczką Sayaki? Czy nasz plan ze zmianą pokoju nie miał żadnego sensu, bo ktoś zamienił tabliczki? A dlaczego ktokolwiek miałby to zrobić? Dobra, okej, okay, czyli do naboi prawdy. Wiecie, strasznie dużo rzeczy jest dodanych. To wejdźmy do tego pokoju. I to jest oczywiście pokój Sayaki. I mnie interesuje płytka jej. W
koszmar nie leży rzecz, której szukam. Dokładnie nagranie z imieniem Saki Seka dość emocjonalnie zareagowała, kiedy zobaczyła zawartość tego nagrania. Zastanawiam się, co tam mogę zobaczyć. Może nie jest to bezpośrednio związane ze sprawą, może być, ale i tak warto to sprawdzić. Wybacz mi, Sayaka, muszę obejrzeć ten film. Czyli podniosłem to, czy nie? Czyli podniosłem, okej. Okay. Znaczy mam, rozumiem, że podniosłem, mam taką nadzieję. I stąd wychrzeniamy, lecimy na dół. To najpierw obejrzymy film. Później lecimy do kuchni. Zobaczymy, co z nożem. Nóż to taka trochę ślepy zaułek, moim zdaniem. Ale lepsze to niż nic, oczywiście. I jedziemy tutaj. Czy ktoś będzie w tym pokoju z nagraniami? Nie powinno tu nikogo być, tak naprawdę. Ale może ktoś być. Nie ma nikogo. Okej, okay, to obejrzmy. Powinienem móc obejrzeć na tym film Sayaki. Film, który był na tyle okropny, że wywołał u niej panikę. Powoli usiadłem na krześle i włączyłem nagranie. Film zaczął ładować, słuchać było pracy komputera, nagle po chwili czekania. I K-popowy zespół. Na ekranie pojawiło się nagranie z koncertu. Na środku stała osoba, która od razu rzuciła mi się w oczy. To Sayaka. Była wśród swoich przyjaciółek, do których tak bardzo chciała wrócić. Z uśmiechem na twarzy, melodią i głosem wypowiadała następne zwrotki przyjemnej piosenki. Była taka szczęśliwa. Widząc, jak Sayaka jest szczęśliwa, jak bardzo się cieszy z tego, kim tak właściwie jest, nie byłem w stanie zaakceptować jednego. Faktu, że nie ma jej z nami. No to jest smutne, ale nic na to nie poradzimy. Z kolejnymi sekundami filmu zacząłem czuć się coraz gorzej, aż nagle usłyszałem głos, który tak bardzo gardziłem. Głos ten przebił moje serce, niczym włócznie przebiły Junko. Sayaka Maizono, the ultimate pop sensation, lead singer for a world famous all-girl pop band. Sayaka Maizono, ostateczna gwiazda popu, główna wokalistka znanego na całym świecie dziewczęcego zespołu popowego. Zespół ten stał się o niebo piękniejszy dzięki światłom reflektorów, jednak obraz nagle zniknął, pozostawiając mnie w niepokojącym oczekiwaniu na niewiadome. Po chwili zobaczyłem coś, w co trudno było mi uwierzyć. Co do? Wszystko zniknęło? Sayaka zniknęła ze sceny, a sama scena zamieniła się... Sayaka została tu przyprowadzona. A reszta umarła? To jednak nie wszystko. Na scenie leżała reszta dziewczyn. Wszystkie wyglądały na martwe. Czy Mokoto zabił całą resztę? Znaczy, tak zaprezentowała... Nie. W naszym wypadku... Pamiętajmy, że... Tamte rzeczy u nas nie było widać martwych rodziców, tutaj widać martwe osoby. I niesamowicie cudowny zespół nagle się rozpadł. Żadna z nich nie wystąpi na scenie, żadna z nich nie uświadczy błysku reflektorów. Sayaka nie ma do czego wracać. Gdyby Sayaka to powiedziała, to by była jedyną osobą, to byłaby drugą osobą, jeszcze druga osoba, Kikiro, nie ma do czego wracać. I byłyby dwie osoby, które nie mają sensu nikogo zabijać. Pozostaje więc pytanie, co się musiało stać, żeby tak wspaniała grupa się rozpadła? Odpowiedź poznasz po ukończeniu szkoły. Film zgasnął, to koniec. Czy nie miała... No, ona umarła, ale nie ma powodu morderstw. Co tu się dzieje? To nie było prawdziwe. Racja, to jest zespół znany na skalę światową. Wszyscy znają twarze tych dziewczyn. Czy Monokuma próbuje przekazać w tym filmie, że zrobił im krzywdę? Jeśli to jest prawdą, ludzie powinni jakoś zareagować. Kto mógł dopuścić się do czegoś takiego? Monokuma, a któż inny? Czyli czyli dowiedzieliśmy się tylko, co było na filmie. Tak naprawdę tyle z ciekawszych rzeczy. Dobra, moi drodzy. 36 minut nagrania, nam się kończy powoli czas, wiecie co, zanim oczywiście my pójdziemy dalej, ja jeszcze pójdę do sklepiku szkolnego. A dlaczego? Bo mam monetki. Chcę wydać monetki na prezenciki, bo czemu by nie, mogę dawać prezenty ludziom. Kto mi zabroni? Chcę, oczywiście, że chcę, spróbuję. Co mi szkodzi? Nic mi nie szkodzi. Liczba monet, 4. Dostaliśmy pierścionek dla kobiet. Bardzo fajna rzecz. A jedną rzecz. Wydałem 4 monety, żeby jedną rzecz zdobyć. Shit, nie mówcie sobie.
No fuck, to zmarnowałem monetki. Myślałem, że to ile mam razy zakręcić. Shit, gościu, dawaj mi monetki, nie mam monetek. Unlucky. Dobra, moi drodzy, i tak naprawdę nam zostały już dwie ostatnie rzeczy, mianowicie kuchnia do przebadania, a poza kuchnią nam zostało pokoje wszystkich osób, więc trochę tej roboty mamy na dzisiaj. Znaczy na kolejny odcinek. Na razie wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się wam podobało. Zachęcam was do komentowania, lajkowania, subskrybowania i zapraszam was na więcej odcinków z Danganronpa. Teraz, moi drodzy, adios.